Siema ludziska, tutaj Norton. Witam Was po przerwie, którą pozwoliłem sobie zrobić podczas trwania ferii, ponieważ miałem dużo więcej, bardziej interesujących i fajniejszych rzeczy do robienia niż nagrywanie różnych filmików na YouTube. Ale to nie będę o tym gadał, tylko od razu przechodzimy do grania. Ten chyba chciał coś powiedzieć. No właśnie. A. Poprzez ferie niewiele miałem styczności z komputerem, ponieważ większość czasu spędzałem na stoku, jeżdżąc na snowboardzie, i z tą grą to już w ogóle nie miałem żadnej styczności poprzez ferie chyba, więc jestem trochę teraz zagubiony. Tak, jesteśmy gladiatorem. Tak. Tak, graliśmy z Respą. Nie słyszałem, kto ma teraz urodziny. Dzisiaj. I raz do roku z tej okazji organizują wyścig. Ścigają się więźniowie. No i ten, kto wygra, to dostaje nagrodę w postaci. No z tego, że idziemy do Officer Room, czyli do pokoju tego, kto tutaj rządzi. No tam oczywiście będziemy wysłuchiwać jego pierdolnych poezji. O, idzie plastuś. Jedno. Some of us have bet a lot of money on you. Win, and we like you. Lose, and you get a round in the torture chamber. That sounds fun. Yes, sounds fun. Let me hear it. Dobra. So. Thank you, miserable sons. I want to see a dirty race. Plenty of pushing and shoving. You hear me? Okay, dobra. Go! Lajtowo ich wyprzedzamy. Okej. Cóż za niespodzianka. Okej. Dobra. On będzie teraz swoją poezję mówił. My musimy być w ciszy. Tutaj mamy dwa wskaźniki. Jeden czasu, a drugi hałasu. Znaczy jego czujności. Oczywiście za pierwszym razem się nam nie udaje. Ale tak jest w grze, no trudno. Okej. To jest filmik, to nie będę gadał.
darkness of the cell consumed the hero's mind. And it consumed his life too. Another year would pass by in this prison. Another year of torture. The ancient noble blood in his veins, the power of the guild, none of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten. He would be free. It's a special day today. You'll find out soon. Calling the race, eh? Well, here we are again, eh? Stay in there, and I'll get to you in a moment. You might have noticed there's a few less of you this year. I wonder what happened to them, eh? No, Plastus już idzie. Co powiesz? Lively scum! Time to move out! It's race time! And you'd better put on a good show! Some of us have bet a lot of money on you! Win, and we like you! Lose, and you get a round in the torture chamber! A, powtarzasz. Sounds fun! Yes! Sounds fun! Let me hear it! Ja to wszystko już słyszeliśmy. Okej, okay, teraz garniemy sobie klucz. Okej. Grey is the prettiest color. Oh, grey is the prettiest color. For it's in her name, her eyes, and her soul. She makes me feel 10 feet taller. To see her is to lose control. She lives in the north side among rainbows. And I look at her from dead scummy slums. It's painful. Okej, mamy klucz do celi więziennej. Teraz go potwieramy celę, później bunt. I rozpierdol znowu. We'll keep you in the holding cells until it turns up. Torture will be delayed. Czesko się zgubił, to jak nas tutaj zamknęli? Spoko. O, Plastuś szybko poszedł. O, kij to się przyda. Tutaj nikogo nie ma. Też nie. Tu jest jakiś zioma. Czy jak się wyciąga obron? O. No, mięsko to się przyda. Do uzdrawiania. You're a
Dobra, chodźcie. Naprzód. Okej, po cichu tego nie ma jak zrobić, więc idziemy do next cela. Jak najszybciej. A to jest chyba zawalona. Ale coś tu chyba będzie. Jednak nie. Jednak. Nie włączamy się tutaj w żadnego fajta. Jeszcze też kogoś uwolnimy, jeżeli ktoś jest. Chyba nie. A to jakaś cela dla VIP-a, bo ma kuferek. No. Ty wpierdol. A będziemy ciekawie wyglądać, myślę, że jak biorę te buty. Stop. Oryginalny stroj. Teraz szybko lecimy do kuferka, gdzie są nasze rzeczy. No. No i teraz tylko ubieramy to, co mieliśmy wcześniej, czyli broń w zwarciu. Mieliśmy obsydianą katanę, nie? Tak. Ach. Tu. Używaj broni. Dystans, tu łuk, używaj broni. Jeszcze strój tylko. Na głowie nic nie mieliśmy, na dłoniach. Co praktykanta, wieśniaka, użytkowania woli chyba mieliśmy. Albo skolczuki mieliśmy. O, tors, tors mieliśmy. Ten. Nogi. Na plus 10. Ocena zbroi. 230. No to jest jak skurwysyn lepsza. Jeszcze coś? Stopy. Chyba nie mam niczego lepszego. 633. Płytowe. Okej. Okay. Są wpierdol. Odzyskaliśmy magię? Chyba nie, jeszcze. Jeszcze tutaj będziemy mieli przebrania strażnika. Bardzo fajne ubranko. Tak, rękawice. Spodnie pewnie. Tors. I czapeczka. O, jeszcze. Buty, no tak. Ja nie wiem, czy nie są lepsze od tych, co mamy. Next. Tu. Nogi. Aha, to są spodnie.
Kurwa. Strażnika weź. A to nie są. Teraz już chyba będziemy mogli używać magii. No, jak ja dawno nie używałem tego zaklęcia. Tutaj ciapka mamy. Spoko jeszcze go tupi. Hej, jakieś górale chyba. Gorole. A nie ten. Hej. I mamusia. Chodźcie. Proszę. Jestem jak Mojżesz, wyprowadzam lud. Zagubiony. Z niewoli egipskiej. Co? Co? Tylko z daleka od mamusi. Jak go więzień bije? Okay. Szkoda, że nie zostały te itemka, których zapomniałem wziąć ostatnio. W sumie nie wiem, po co ich w ogóle biorę z sobą, skoro i tak zaraz zginą. Jakiś kolega poległ na pol walki. Fuck. What the fuck. Wiemy, co chciałeś powiedzieć. Nie musisz dokańczać. O. Bieda. O. W sumie i tak by zginął teraz. Podczas walki. A nie, to dalej. W następnej komnacie by zginął. Czy komnacie, ścieżce. O! Nie spodziewałem się tutaj. Okej, okay. Jesteśmy już przy drzwiach do, nie wiem czego, ale myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć
ten odcinek. Nie chcę dzisiaj robić za dużo. Wolę jednak robić jeden odcinek, robić go w sensie sklejać i od razu wrzucać, niż robić dużo scen, a później się z tym bawić, więc no narka i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że już niebawem.